tymczasem z tego co widzę mamy rozpoczęcie po raz kolejny, nie dotykamy. Please don't touch guys. Nie dotykamy trofeum, przynosi to podobno pecha, no ale mamy już mapę, no wygląda troszeczkę jak Frozen Temple albo King's Young Station, jednak Frozen Temple. Także za chwileczkę już start, znaczy zawodnicy już oczywiście klikają, naparzają jak tylko mogą, natomiast my przechodzimy, no i tak, w górnym lewym rogu, w kolorze niebieskim, koreański, jeden z najlepszych zergów na świecie, niedawno zawodnik drużyny SK Telecom T1, jest to właśnie on. Nie. Jest to oczywiście Dark. Ale nie szczędzą mu tutaj super jakiś latyw, jakiś hiperboli, tym podobnych rzeczy po prostu. Jeden tak z najlepszych zergów. Tak jest. Jego przeciwnik czerwony Protoss w prawym dolnym rogu, sponsorowany przez Tink. Amerykański zawodnik na pewno ma za sobą wsparcie publiczności. Gra na swoim własnym podwórku. Jest to oczywiście zwycięzca Kespa Cup. Pierwszy od 16 lat foreigner, który wygrał turniej w Korei. NiP! Po prawej stronie zamienia się w Protossa. Już mu się oczy zaczynają świecić. No i zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeszcze jedna rzecz o Darku. U niego akurat na Protossa to jest najgorszy matchup, tak naprawdę. Tylko 55,7% win rate'u. Z tym, że pamiętajmy, że to jest win rate z Korei, prawda? Także tutaj też to wygląda troszeczkę inaczej. Ale najlepiej mu idzie na Terana, później na Zerga, najgorzej właśnie na Protossa. Na ogólny win rate 60,5% i na Terana 65%, to na Protossa ma 10% mniej, 55,7%. To jest duża różnica, bardzo duża. Zgadza się. Póki co totalnie to samo otwarcie robi Dark, które wykonywał Elazer. Co mnie troszeczkę cieszy, no ale to akurat jeżeli ktoś by się zastanawiał, nie, to nie Koreańczyk podejrzał zagranie od Polaka, tylko Polak od Koreańczyka. Dark to jest taki właśnie idol Elazera, od którego się uczy i który jest jego bogiem, jak to mówi Elazer. Natomiast ja myślę, że teraz Polak już takie umiejętności posiada, że nie ma się tutaj absolutnie czego wstydzić. Ba, może to Dark się czegoś tutaj nauczy. Mamy też Roach Warren zagrany, dwie ekspansje. Całkiem szybko trzeba przyznać, Darkie gra, szybciej niż Elazer. Natomiast zastanawia mnie troszeczkę obecność tego Roach Warren, bo Dark jest zawodnikiem, który naprawdę ma bardzo wiele olinów, bardzo szybkich. I myślę, że tutaj też może oczywiście za chwileczkę przypuścić jakieś śmiałe natarcie. Jest oczywiście zauważona kolejna ekspansja. No i ten shade jest super ważny dla Niba. No, pytanie. Czy wy... Tak, zauważył do samiutkiego. A nie, tak, do samiutkiego końca. Jeżeli byśmy grali na nowym patchu, to ten Roach Warren nie zostałby zauważony, bo adeptki będą miały mniejszą wizję, ale w tym momencie Nibi wie już absolutnie wszystko, że tutaj będą roachy, że tutaj będzie najprawdopodobniej jakieś natarcie, tylko właśnie pytanie, czy to cokolwiek zrobi, bo naprawdę fajnie ma poustawiane swoje budynki Nib. No, teraz błąd. No, zdecydowanie błąd. Widziałem, że stanie między minerałami, ale jednak adeptka zniszczona. Oj, to jest złe. Konkretna sprawa, w podobnych scenariuszach, jak grałem na Elazera, to jednak strata adeptki była praktycznie równoznaczna z przegraną, więc ja bym nie chciał tutaj przepowiadać za mocno, ale no ciężka obrona przed Nibem za chwileczkę. Tak, fatalnie to wygląda. Dark ma naprawdę dobrą pozycję w tym momencie. No armia 28 litrów kontra 6, on idzie oczywiście już w stronę swojego przeciwnika. Tam wyszła jakaś jednostka, to jest chyba Mothership Gord z tego co widzę, który tam lata nad trzecią bazą. Ale będzie musiał się super szybko wrócić. Photon Overcharge jest niezwykle ważny. Te pylony są w całkiem najgorszej pozycji, trzeba przyznać, ale dwie adeptki nie mają absolutnie żadnych szans. I teraz fala armii zergowskiej spływa na protoskiego zawodnika, który od razu defensywnie włącza Photon Overcharge, żeby tylko jakoś powstrzymać na chwileczkę to wszystko. Pomraganym, że nie ma zasięgu za bardzo. No i pomimo tego, że pylony nie mogą być zniszczone, no do tego jeszcze właśnie to jest ogromny problem. Oj, musi uważać też. Nie, jednak będzie wchodził, jednak atakuje, nie ma Photon Overcharge drugiego, także wszystko to okrążone. Fatalna pozycja amerykańskiego zawodnika. Tak, totalnie został złapany, zaskoczony. Jeszcze strata wcześniej tej jednej adeptki, oczywiście bardzo istotna. Późny Mothership Core powoduje, że po prostu amerykański zawodnik może zginąć dość łatwo od jakichś olinów. Takiego olina zagrał teraz Dark. No i chyba jedyne, co musi teraz zrobić Koreańczyk, to poniszczyć pylony przy Robotics Facility, albo jeszcze Cybernetics skoro, no i powinno być całkiem łatwo. Mimo wszystko Immortal wyskoczy, więc może jeszcze jakaś tutaj nadzieja jest, ale to bardzo, bardzo wątpliwa, bardzo, bardzo mała, no i bardzo szybka pierwsza mapa wygląda na to, że Dark po prostu olinem będzie w stanie doprowadzić do sytuacji, w której ma przewagę jednej mapy. No dziwne, dziwi mnie, że tak późno zrobił Mothership Core, niby jakby w ogóle nigdy nie trenował na taki styl zergowy. Tą jednostkę trzeba zrobić o wiele szybciej, bo jak mamy tylko jeden Photon Overcharge do obrony, to po prostu możemy zginąć. No było ryzyko podjęte chyba przez Amerykana, taka zbytnia zachłanność,
ale to po prostu się nie udało. Tak, tak, no niestety będzie to 1-0 dla Darka najprawdopodobniej, no bo tutaj chyba cud tylko byłby w stanie uratować Amerykanina. No, no stworzył Walla, ale nie powiedziałbym, żeby to był Donald Trump Protosa w tym momencie. Niestety he won't make Protoss great again tutaj. No jeszcze to, jeszcze w jeden foton overcharge, więc mimo wszystko utrzymuje tą pozycję. Dark ma 3 drony więcej i do tego jeszcze już ma 3 bazy, podczas gdy ten Nexus został zniszczony. Także nawet jeśli Dark się teraz wycofa, to niby w mojej opinii nie ma absolutnie żadnych szans. Chociaż zobaczymy. Dark się, znaczy wiesz, Dark się nie chce pchać tak naprawdę na tą rampę. No co jest jak najbardziej zrozumiałe. Okej, Dark Shrine, when behind Dark Shrine, ale tutaj jakby jeszcze powiedzenie when behind Dark Shrine to jest tak troszeczkę, to jest takie troszeczkę, jak ci nie odpala diesel w zimę, to podgrzej go 2 razy. Nie? Jak ktoś ma starego diesla, to wie, o co chodzi. Do nowych oczywiście to się nie kwalifikuje. Ale no tutaj jakby tu jest, to jest minus 40. Tu nawet, to nawet ON arktyczny nie pomoże, okej? Okay? Tutaj już nawet, tu już się wszystko zażelowało, moi drodzy. To jest 0 voltów. O, jeszcze Ravager elegancko przyłożył. To chyba gorsze od Bailinga było w tym momencie, bo masa adeptek po prostu popadała. No zupełnie teraz to nie wyszło Nibowi, który słynie z tego, że swoimi adeptkami potrafi ugrać naprawdę wiele, ale tym razem został po prostu bez problemu powstrzymany. Oczywiście ekspansja jest odbudowywana, ale ja nie wiem, czy te centry tutaj są w najmądrzejszej pozycji, bo za chwileczkę dobiegną Zerglingi oraz oczywiście może jakieś Roach'e. No i będzie problem, no cały czas oczywiście ten problem u Niba jest. On w ogóle nawet nie ma Warpizma, żeby szybko przetransportować Dark Templary do swojego przeciwnika, więc będzie przez całą mapę musiał jakoś się przedostać. Tylko pytanie, czy on je zrobi, no bo jednak widział spory, widział, że jest reakcja. No próbuje się odrodzić Nip, ale to teraz naprawdę Dark musi tyle błędów napopełniać, że to jest chyba w ogóle nie do zrobienia. Jakbyśmy tutaj posadzili jakiegoś Highmastera, to też myślę, że byłby tutaj w stanie Dark ten Highmaster wygrać z Nibem. No przychód jest 2000 do 1000, ale może według mnie tak dobrze robi Nip, bo co prawda to jest w zasadzie po grze, ale on powinien się ograć, on powinien się osiedzieć w tej swojej budce i po prostu wczuć się w ten finał, więc według mnie dobrze, jak najbardziej. Że to robi. Wiesz co, nie, ja myślę, że jak najbardziej, wiesz, po pierwsze się rozgrzewasz, a po drugie też troszeczkę swojego przeciwnika przeciągasz, co nie? To jest, no, oczywiście Dark się też rozgrzewa, ale on już chciał wygrać i mieć 1-0, a teraz, o Boże, tam muszę grać dalej, wiesz, to jest troszeczkę też irytujące, nie? Ja nie mówię, że tiltuje od razu, no nie, nie. No to tak. Nie jest Avilo, prawda? Tutaj nie mamy top 1 streamera StarCrafta 2, który pokazuje, jak się powinno z gry wychodzić. ale już będąc poważnym, wiesz, Nip ma przegraną, chyba że Dark popełni jakiś kolosalny błąd, nie? I zawsze, wiesz, masz taką, okej, grajmy dalej, a może popełnisz ale ten błąd. Ale tak, historia pamięta takie wydarzy. Przypadki. Tak, tak, tak. Idra chociażby. FLMVP pamiętamy. No ja nie chciałem tutaj cisnąć po polskim zawodniku, ale poszedłeś w tym kierunku, tak, że widzisz. Próba ataku, 22 limit kontra 52, tutaj raczej nic się nie wydarzy, no umówmy się, atak na czwartą bazę. Może nawet by zdołał ją anulować, gdyby troszeczkę dalej zbył zerk, ale ostatecznie to nic nie da w mojej opinii. Tak, ale niezłe całkiem próby, bo oczywiście co teraz by mogło bardzo zaszkodzić Nibowi? O, jeszcze ten Archon, no szkoda. Co mogłoby teraz zaszkodzić Nibowi, to po prostu bardzo duża chmara zerglingów. No i te Archony w takim ataku mają bardzo duży sens. Oczywiście no problemem są Roach'e Ravagery, których tutaj już jest naprawdę bardzo sporo. No i Koreańczyk zaczął ulepszenie do prędkości właśnie do tych jednostek. No i no nie, no 70 limitu kontra 18. Ja myślę, że trzeciej bazy Nib w ogóle tutaj nie postawi za bardzo. Znaczy postawił, ale ona się nie wybuduje. I za chwileczkę powinno być tutaj zakończenie. Ale tak jak mówię, ma to sens z punktu widzenia tego, że to będą no przynajmniej 3 mapy, że on sobie tutaj troszeczkę się rozgrzeje, gra do końca, nie poddaje się. No ale wiadomo, że już po tylu błędach początkowej fazie gry zawodnik takiej klasy jak Dark tutaj tego nie wypuści. No i mamy GG. 1-0 dla Darka. Także tutaj myślę, że dosyć proste zwycięstwo. Nie powiedziałbym oczywiście, że proste w sensie tego, że Nib jest jakimś tutaj jednostrzałowcem. Chodzi o to, że to była po prostu prosta, nie prostacka, ale prosta rozrywka, prawda? Wykonuje Olina, atakuje cię w momencie, w którym ty nie masz tych krytycznych elementów defensywy. No i to tak naprawdę tyle na ten temat. Tak więc tutaj, że się tak, jeśli się kłócić jakby w kwestii tego, czy to była emocjonująca gra, to możemy powiedzieć, nie było na co patrzeć. Ale mimo wszystko pamiętajcie, że grają tutaj lepsi. No i no i tyle tak naprawdę. Nie ma tutaj według mnie jakiejś takiej niesamowitej analizy, no oprócz właśnie tego, co to znaczy, mówiłeś, prawda? Spóźniony Mothership Core.
To jest nawet, chociażby ten jeden element. Mi się wydaje, że on powinien, no przecież Nib trenował na Lazera. No nie uwierzę, że Lazer nie próbował tego otwarcia na Niba trenować, przecież on cały czas to gra. Takie otwarcie właśnie jak Dar tutaj nam pokazał. I po prostu aż nie wierzę, że zlekceważył albo zagrał zachłannie na zawodnika, który może nam Olina sprzedać. No bo o co chodzi? Jak gramy szybkiego spawnik pula i ekstraktor, no to mamy po prostu wiele możliwości. Możemy zarówno zrobić szybkość do overlordów, mieć świetny zwiat i po prostu nadganiać z ekonomią, albo zagrać takiego Olina. Tylko że to nie jest tak, że tylko roacze możemy zagrać. Możemy zagrać jakieś roacze z zakopywaniem, jeszcze z desantem, albo właśnie jakiś frontalny push wyłącznie, albo zerglingi z dropem. Kto wie, czy może jakiś banningów ktoś nie potrafi zagrać z takiego otwarcia. Więc tutaj jest wiele opcji i dziwi mnie po prostu, że Nib zagrał zachłannie, czyli zrobił najpierw technologię, a dopiero potem tego Mothership Core'a, podczas gdy no jednak no, powinien ten Mothership Core być o wiele wcześniej i wtedy ta obrona nie byłaby aż taka trudna. Także no dziwne, no bo to jest Dark. No, Dark gra o liny w ważnych meczach, w każdych meczach gra o liny. Więc trochę dziwna decyzja, ale może po prostu liczył na to, że Dark będzie grać makro, tylko to taka no, trochę dziwna nadzieja, to też jakoś by go niesamowicie nie opóźniło z tym Mothership Core'em, a byłby bezpieczny, a teraz niestety stracił jedną mapę. Także przechodzimy na drugi plac boju, będzie to New Gettysburg. New Gettysburg, spokojnie. Everything is under the control. Tymczasem lewy dolny róg, grający jako niebieski zerg. Jest to koreański zawodnik Park Ryung-woo, jeśli dobrze to wszystko oczywiście czytam, wygrywając jak na razie 1-0, Dark! Już zainfekował swoją część. A jego przeciwnikiem dornym, prawym rogu, amerykański reprezentant, jeden z niewielu Amerykanów w StarCraft 2, którzy naprawdę duże sukcesy odnoszą, Alex Sunderhaft, czyli sponsorowany przez Ting Nib. Nie, ja myślę, że protosjański jest najfajniejszy na scenie. Też tak myślę właśnie. Zergowski jest tak naprawdę słabo widać. Tak, Zergowski troszeczkę właśnie tak ciężko było pewnie zmapować jakoś, żeby to się super pokazywało. Protosjański to widać, że ta energia wjeżdża jak jakiś Dark Templar w drony. Jest ogień. No. Także zobaczymy. Co tymczasem? Jakaś próba blokady, tutaj probe, tak bym powiedział, że już nastrzała. Także zobaczymy. Miałem wrażenie, że może będzie chciał jeszcze Dark go dokończyć, bo to zawsze strata probe, ale to jest duże opóźnienie, jeśli chciałby się tutaj bawić w Elengarni, także jednak pozostawia tą sondę w spokoju. No i sama ekspansja ze strony Niba, tutaj mamy chyba klasycznie z tego co widzę Gateway Nexus Cyber Core, prawda? Dokładnie. Chyba. No dokładnie, także super standardowo. Nib, jedna rzecz. Ale dziwi odrobinę, Dark że gate'y. Może nie spróbował tego Nexus First'a na tej mapie. Jednak można by się pokusić, chociaż na Darka. No, jest no właśnie, ja bym nie ryzykował, nie? Ale masz rację, mógłby próbować. Wiesz, próba myślę, że tutaj powinna być też wymierzona przeciwko przeciwnikowi. Tutaj wiesz, tak jak na przykład grasz bezpiecznie na Hasa, to na Darka myślę, że też bezpieczna gra może przynosić efekty, pozytywne efekty. Tymczasem no, czekamy na trzecią bazę chyba Darka i na to, co będzie chciał tutaj osiągnąć. Czy wiesz, czy New Gettysburg według ciebie jest dobrą mapą na olinowanie dla Zerga? To jest chyba takie pierwsze pytanie. Znaczy, no jest ten element bardzo mocny zaskoczenia. Generalnie nie. Na pewno generalnie nie jest, ale właśnie ten element zaskoczenia czasem dochodzi do głosu, no i faktycznie niektórym Zergom się to udaje. Ale ogólnie jest to uważana, mapa jest uważana za taką bardzo defensywną, pasywną i tutaj pamiętam pojedynek Statsa, w którym to właśnie no, grał super defensywnie i po prostu jakoś nie próbował atakować specjalnie będąc Protossem. Znaczy wiesz, no klasyka, jakieś tam harasy adeptkami, Stargate'y, Oracle, to można robić, no bo to nie kosztuje nas nie wiadomo jak dużo, a szanse na zadanie obrażeń jak najbardziej są, tylko że jednak jak się gra na kogoś takiego jak Dark, to raczej nie zrobimy tych obrażeń tak dużych, także tutaj najprawdopodobniej zobaczymy dłuższą rozgrywkę z po prostu z tymi elementami harasu. No, pytanie, czy który z nich popełni błąd? No Dark nie powinien, bo przecież Overlordem już widzi, że jest grana Oracle. Tak. Do tego jeszcze widzisz, że za chwileczkę będzie zagrana trzecia baza, nawet ją... A nie, okej, okay, zewingi są zniszczone, więc fizycznie jej nie zauważy. Tutaj zewingi próbują wbiec bardzo ładnie tutaj ze strony defensywy u Niba. Dark trzecia baza, co mamy tam dalej? Bo widzę, że w zasadzie on chyba nie ma żadnego lera ani w tym stylu szybkiego na przykład. Może mógłby się próbować jakby pokusić o coś takiego. Widzieliśmy tam chyba... Jaki był taki super wczesny ler, jeśli ja dobrze pamiętam, bo chyba tam w drugiej minucie ktoś zaczął go budować chyba, nie?
Okej. Okay. Tak, drugiej coś tam, właśnie nie pamiętam dokładnie już, kurczę, te timingi czasami potrafią wylecieć z głowy. W każdym razie, Evolution Chamber Baneling Test, czyli, wiesz, pytanie brzmi, czy możemy w tym momencie wydedukować, że Dark będzie grał ten taki europejski zerg, znaczy nawet nie europejski, bo będzie, że to też jest grany w Korei, ale ten styl Link Bane Ravager, no bo to się zrobiło bardzo popularne, Dark miał też kilka dni na przygotowanie się, podpatrzenie buildów. Może tutaj w tym kierunku iść, to jest też, myślę, że całkiem najgorsza mapa dla tego. Tak jest, ale interesujące jest, że Dark robi właśnie tego Bane Nesta w sytuacji, kiedy widzi Stargate'a, więc... No wiesz, jak na mój gust, to mógłby próbować może jakiegoś Muslinga z Bane'ami, jakąś presję, może dropy z Overlordami za chwileczkę, bo też od tego oczywiście nie stroni za mocno, no albo po prostu twarde makro, no bo jednak dronuje, bo tak jeszcze patrzyłem na ten pasek produkcyjny. To jest ten moment, kiedy... Już w zasadzie jest chyba po czasie, już za bardzo nie można atakować tej trzeciej bazy Protossa, ale tak jak tutaj zauważyłeś, właśnie 4 dronki padły, no to jest nawet sporo, nawet nieźle. Tak, tak, nie najgorzej to wygląda z jednej strony, z drugiej oczywiście też nie ma takiej jakiejś totalnej tragedii. Pamiętajmy, że ostatnio mam wrażenie, znaczy może inaczej, według mnie w WCS-ie tutaj w tych finałach w Round of 16, jak ktokolwiek jak grał podwójne Oracle, to się to kończyło słabo. Mam wrażenie, że Dark jest jakby pierwszym zawodnikiem, który po pierwsze w ogóle nie traci jednej z orakli, a po drugie jakieś tam obrażenia zadał. No może oczywiście przesadzam, ale Protosi nie popisywali się tym harasem w Round of 16. No tak, jest to. No, to jest ogólnie ciężka sprawa, no ale wiadomo, że od takich zawodników spodziewałem się jak najlepszych zagrań. Mimo wszystko Dark decyduje się na atak. Nie wiem, czy to nie jest za późno, no ale kto wie, czy NiP też nie zagrał jakichś tutaj zachłannych rzeczy. Ono, plus jeden, Muslink, Bane'y będą też tam gdzieś dropowane z ringi do głównej bazy, bo widać było ten transportowiec zakolejkowany. No, ciekawie. Dark przeciwnikowi. Tak, za chwileczkę Dark przeciwnikowi zapoda Pawulonik dożylnie. I to właśnie nie będzie bolało i to jest najgorsze, prawda, bo NiP chyba, no może nie, że się nie do końca spodziewa, ale zaraz zobaczymy, czy będzie miał sensowną i skuteczną obronę na to wszystko. Zerlingi od góry, od boku Bane'y, tutaj chyba są Bane'y także w tym jednym Overlordzie, zdesantuje je na sentry, to może być bardzo dużo, dokładnie tak, zobacz! Oj, jak wołowinkę w Bigos. I to jest tyle na ten temat, moi drodzy, 40 minut na 16, mija studio! No nie wierzę. Według mnie już tutaj było po czasie, było już po timingu, a i tak Dark jakoś sprawił, że to wszystko podziałało. Wydaje mi się, że NiP też jakoś słabo miał wypozycjonowanego Mothership Core'a. No teraz jakaś ewakuacja, jakiś teleport, jakaś ucieczka, abandon the ship, ale to już oczywiście jest po trzeciej bazie. I poddał się, po prostu się poddał. GG. Okej. Okay. Oj. Wydawało mi się, że ten atak Zerga jest no jednak dość późny. Tak w moich oczach tak to wyglądało. Tak, wyglądało to bardziej jak takie, a może mi się uda coś tam poniszczyć, prawda? I wymienić się. Ja mam wrażenie, że on bardziej chciał to zrobić, się może wymienić się na te drogie jednostki, jakieś tam Sentry i Mortale, ale no ten atak chyba przeszedł najśmielsze też oczekiwania Darka, według mnie. No miazga straszna. Ciekawa sprawa, no NiP teraz ma ogromną ciekawostkę, co zrobić z tym Fantem, no bo jednak spodziewaliśmy się bardziej wyrównanego chyba pojedynku. No ale widać, że nie do końca właśnie amerykański zawodnik może nie tyle co spodziewa się, tylko po prostu jakoś nie ma tego przygotowania w kwestii tego, kiedy dostawić może gateway'e, kiedy jakoś się tutaj porozstawiać z pylonami lepiej, gdzie trzymać Mothership Core'a, no bo spodziewał się dropów NiP do swojej głównej bazy, dlatego tam trzymał tego Mothership Core'a, to po prostu wszystko wleciało mu na twarz do trzeciej bazy. No i nie był w stanie się obronić, może jakoś lepiej poustawiać te budynki, no ale to jest no, ciężka sprawa. Aż zaskakująco dobrze według mnie to wyszło Darkowi, bo on stracił 6 dronek od Oracle. I nawet właśnie, gdzie to Oracle były? Nie wiem, czy one w ogóle broniły go przed tym atakiem. Właśnie to jest też jeden element, nie? Że jakby one gdzieś zniknęły, mam... Oczywiście były królowe, żeby je tam kontrować, no ale jednak coś tam mogą zawsze porobić, więc taka no, na pewno nie idealna obrona NiP-a, według mnie może z tego wyjść lepiej. Dark wyglądał tutaj tak troszeczkę, wiesz co, jak... Tak, to było takie przypadkowe coś po prostu, nie? To jest tak, wiesz, jak gościu, nie wiem, idziesz sobie po ulicy, jakiś gościu, a co tam, wiesz, ograsz Zergiem, ale się lamus, czy tam, wiesz, wiadomo, nie, jak cię zaczepiają, a ty po prostu się odwracasz i próbujesz gościowi po prostu, wiesz, takiego jednego ostrzegawczego sprzedać i przez przypadek on po prostu traci przytomność i ma wstrząs mózgu, nie? To było coś takiego podobnego właśnie ze strony Darka. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało w rozgrywce numer 3. Z tego, co widzę, jesteśmy chyba na Frozen Temple? Chociaż nie, przepraszam bardzo. Kingsong Station. Kingsong Station, przepraszam bardzo, dokładnie. Także prawy dolny róg, grający jako niebieski zerg.
Zwycięzca dwóch poprzednich gier. Zaraz zobaczymy, czy będzie w stanie wygrać to wszystko hat-trickiem. Koreański zawodnik, który pokazuje bardzo agresywny styl. No i styl, z którego oczywiście bardzo dobrze go znamy. Zaraz zobaczymy, czy jego przeciwnik będzie w stanie w jakiś sposób na niego odpowiedzieć. Fantastyczny koreański gracz Dark. Jego przeciwnikiem w kolorze czerwonym, osoba, którą Nercio określił, którego skill określił Nercio obecny jako średni, reprezentant amerykański Alex Sunderhaft, 18-letni młodziutki, sponsorowany przez Sting. Czy wytrzyma presję, czy wytrzyma napięcie, czy w końcu pokaże jakąś dobrą obronę zagrań na swojego koreańskiego oponenta? Jest to Nib. Ciekawa sytuacja, trzeba przyznać. Polak już by 3-1 wygrał, mamy tutaj informację z czatu. Tak, Polak już także, także tak to wygląda, ale... Ale rzeczywiście, wiesz, mówiłeś tutaj o jakby tym, znaczy tekście Lazera, ale Lazer też powiedział, że mecz powinien być wyrównany, a tutaj widzimy coś zupełnie innego jak na razie. To ja nie mówię oczywiście, że Lazer jest kimś, kto się nie zna na StarCraftie, bo przed chwilą jakby pokazał, w jaki sposób się zna i że jest genialny tak naprawdę. Ale mam wrażenie, że to raczej Nip nie dorósł jak na razie do może nie tylko naszych oczekiwań, ale także oczekiwania Lazera i jego oceny właśnie amerykańskiego zawodnika. Tak, no i jeszcze na pewno publika tam wywiera konkretną presję, no bo w końcu Nip gra przed swoją publicznością, może to też jakoś tam na niego wpływa. No ale nie jest w stanie grać swojej gry Nip, cały czas go Dark wytrąca właśnie z równowagi jakimiś wczesnymi atakami. Nie zdziwiłbym się, gdyby po raz kolejny Dark spróbował takiej szybkiej zagrywki. No szansa, że będzie grać tutaj na Protossu w dalszej fazie turnieju jest... No realna, jest oczywiście po drugiej stronie braketa Zest oraz Stats, także jak najbardziej może jeszcze się z nimi spotkać ewentualnie w finale, jeżeli by oni też doszli. Ale myślę, że tutaj Dark spokojnie może grać jakieś tam swoje ponaukrywane specjalne taktyki, żeby pewnie to zwyciężyć, ale z drugiej strony, że to jest takie niesamowicie wymagane. Według mnie nawet mógłby spróbować podobnego zagrania jak na poprzednich mapach i też by to wyglądało całkiem nieźle. Tymczasem i widzimy coś, co wzięliśmy od Lazera. Czyli zerglingi z szybkością, chwilę potem będą overlordy też z tą szybkością. No i to jest jednak mapa bardzo korzystna, bym powiedział, dla zergów, więc amerykański zawodnik też ma trudne zadanie. No, te mikro tutaj jest... No dobrze to tak, zrobił tak. O, ale druga królowa też czekała, także ciekawe. Także Mothership Core może będzie w stanie zestrzelić jednego drona, chociaż bardzo ładne mikro strony Darka, nie da sobie żadnej jednostki raczej pokonać. Z tego co widzę, może ten jeden dron, nie, mimo wszystko, no i skazana krysztale perfekcji Koreańczyka. I co więcej, Mothership Core w ogóle się wycofa normalnie. O, Dark Shrine, no, najciemniej pod latarnią po raz kolejny. Widzę, że nie tylko Showtime hołduje tej zasadzie. Mamy także tego, mamy także Dark Niba, który robi dokładnie to samo. King Sejong Station, jak widzimy, trzecia baza oczywiście jest grana ze strony Zerga na południe od Naturala. Protoss będzie chciał swoją grać na północ i później czwarta baza, tak naprawdę to już może być cokolwiek, prawda? Może być ta mapa troszeczkę do przodu, prawda? Może być tak troszeczkę bardziej na bok, można zniszczyć skałki i zagrać na powiedzmy na prawo u Zerga, na lewo u Protossa od swojego Naturala. Także tutaj dużo ciekawych rzeczy może się wydarzyć. On dalej gra tego Dark Shrine'a, co ciekawe. No tutaj overlordy Oczywiście. Latają, więc... No to jest Archon Drop, to jest standardowe otwarcie tak naprawdę na zergów, które Protossi no musieli, że tak powiem, stworzyć ze względu na to, że zergi już zaczęły tak się dobrze bronić przed Oracle i adeptkami, że trzeba było wymyślić jakąś kolejną rzecz i Archon Drop to jest akurat praktycznie gwarancja obrażeń, jakie się zada, bo Archony nie dość, że tu mocno biją, to jeszcze oczywiście są bardzo wytrzymałe. Także jeżeli tu nie będzie jakiegoś błędu z War Prismem, to powinno to wyglądać całkiem nieźle, no ale... Wiesz, to nie będzie nic oczywiście dużego. Pytanie, czy spróbuję Dark Templarami, czy też od razu Archony. Według mnie te Archony jednak powinny się pojawić. No i trzecia baza ze strony Niba. Klasyka z jego strony. Myślę, że to nie powinno to otwarcie dziwić na tej mapie. Ale tak. Pytanie właśnie, czy Dark... Dark też słynął, że w takich sytuacjach potrafił bardzo dobrze skontratakować jakimś dropem i zerglingami, ale póki co tego nie ma. Jakiegoś desanciku. Tak. Trzecia baza, tak jak powiedziałeś, Archony od razu są tworzone.
Jak się nazywa Archon Meld chyba, jeśli dobrze ogarniam. Mamy oczywiście z pierwszej osoby. Tutaj nie ma za bardzo dźwięku z tego, co widzę z komputera Nibam, tak. Albo może gra bez dźwięku. Nie no, to była najdziwniejsza rzecz, jeśli chodzi o progamera StarCrafta 2, prawda? Grać bez dźwięku. Tak, i tutaj jakaś Madonna na słuchawkach. Mocno atakowany Alleshu ratował Archona. Ładnie, no pięknie, ładnie. To było dosyć mocne, trzeba przyznać. Warpage jest mocno poobijany, Archon już w tym momencie... Mam wrażenie, że to bardziej kwestia farta niż obliczeń, no bo przecież Archon ma tylko 10 życia, także tam jeden strzał od Roacha i byłoby po zawodach. Hydra był w drodze. Tak, wyliczył oczywiście. Na pewno, setki treningu. O, to jest całkiem ważne, żeby zniszczył Overseer. No ej, przecież mógł go zabić. Szybki chyba może, chodzi o to, że jest za szybki. Znaczy chyba jeszcze by zdążył, ale no faktycznie, Overseer jest szybszy od Warpizma, zwłaszcza, że ten ma prędkość. Ale wydaje mi się, że była szansa. No ale dobra. Zwiad ze strony Koreańczyka oczywiście za chwileczkę się odbędzie. Przejście w Hydraden. No i czy chyba jednak zmieni znowu zamiany Rydark i nie będzie szybko próbował skończyć tego pojedynku, tylko lurkery nam się pojawią. Ewentualnie same Hydry, właśnie. Tak. A może jednak na tych Hydrach jeszcze chwilę. No tak. Ktoś sobie do takiego oldschoolowego Link Hydra na przykład? No, tak. Zerglink, Hydra. Bo to jest. Hydraliski są całkiem niezłe, jeżeli chodzi o kontrowanie Archonów i też Zelotów, także to by mnie nie zdziwiło. Może jeszcze troszeczkę więcej Roczy się pojawia, no bo w końcu robi dla nich ulepszenie, więc takim troszeczkę tefelowym stylu będzie nam zagrywał Dark. Cały czas jeszcze próbuję tego Overseera troszeczkę pospawać, zauważyłem. W tym momencie też jeszcze tam kolejnego jakoś tam atakował. Hydry w drodze, mamy oczywiście Muscular Augments, mamy także plus jeden, tak więc troszeczkę tych upgrade'ów, tak jak powiedziałeś, idzie do przodu. Szarże od Zelotów, no i te z jednej strony bardzo spoko, ale myślę, że tutaj tak mimo wszystko Zerglingi muszą się pojawić, bo same Hydry, czyste Hydry na charge-loty, mimo wszystko one podbiegną, mimo wszystko one zadadzą obrażenia, nie? To nie jest tak, że Zeloty są dobre na Hydraliski, nie? O tym nie mówimy, tylko że to jest mimo wszystko jakaś tam poprawa ich mięso armatnienia, jeśli ja mogę to tak określić, prawda? Czyli one dalej są mięsem armatnim, ale trochę lepszym. Trochę lepszym, tak. Mięso, które gryzie. Tak, dokładnie, nie? Dokładnie. To jest tak trochę, zeloty z szarżą na Hydry to jest tak trochę jak idziesz do japońskiej restauracji i masz tą taką ośmiornicę, co jak polejesz sosem sojowym, to ona wtedy macha łapkami. To jest coś w tym stylu, nie? W każdym razie coraz więcej gateway'ów, są immortale, archonów jest już cały czas te dwa. O, tutaj zniszczone skałki. No irytująco jak na razie troszeczkę ze strony Niba, Dark tak bez posobi po prostu, powoli. Tak, trochę mnie dziwi w zasadzie, że Nib zajmuje tą bazę po prawej stronie, ale może to akurat ma sens, bo będzie musiał chyba więcej biegania zrobić Koreańczyk. No ale dobra, jeszcze zobaczymy właśnie jak się to ułoży, no bo lurkery jeszcze są w drodze, natomiast te skałki są niszczone i tutaj Nib musi bardzo uważać na wejście do swojego naturala, bo jeżeli starci tą bazę, no to oczywiście będzie w bardzo złej sytuacji. Archony już tutaj cały czas są, na szczęście nie potracił ich podczas harasu, no i za chwileczkę powinniśmy zobaczyć jakieś pierwsze akcje agresywne. Nib oczywiście ma ten problem, że musi zidentyfikować, czy idzie mu przeciwnik do natural, czy też do czwartej bazy, a może i tu, i trzeba się będzie oczywiście rozdzielić. O, no i właśnie, tutaj część jednostek stoi przy skałkach, które no właśnie mają za zadanie jeszcze przez chwileczkę blokować wejście do naturala zawodnika protoskiego, główny trzon armii protosa w innej lokalizacji w ogóle, no i powiem szczerze, że tak naprawdę tutaj te proporcje są chyba troszeczkę inne niż powinny być, bo kilka zerglingów jest odpychanych i rołczy przez przeważające siły protosa, tymczasem mnóstwo hydralisków, w sumie nawet zostało odbitych tak naprawdę, więc okej, cofam to co powiedziałem. Nie, w ogóle zignoruj to, co powiedziałem. Spokojnie. Whatever, guys. Ale w drodze. Ale właśnie pytanie, czy nim w ogóle wie i zdaje sobie sprawę, że są to lurkery. No przecież nie przechodzi w Disruptory. Co prawda będzie mieć Oracle, czyli będzie mógł wykryć, że te lurkery są zagrywane. Nim przy Obserwator chyba nie zauważył właśnie. O, ja cię jeszcze do tego Baningi. No ciężka bitwa czeka Protosa. Znowu będzie takie rozdzielenie się na dwie części. Oj, teraz będzie bardzo ciężko Nibowi. Archonix, proszę pana, okrążamy, próbujemy, tak? Ten Archon jakoś tam jeszcze próbuje się ogarnąć. Tymczasem lurkery podchodzą pod całą armię zawodnika protoskiego. Trochę zła pozycja, jak to sieknie i siekło i eksplodowało. I wygląda naprawdę z jednej strony nieciekawie, ale z drugiej w zasadzie nawet żadna jednostka za bardzo nie padła. No ale teraz to podejście pod Nexusa. Uła. To jest absolutnie, nie no, jeszcze wchodzi na to Foles. I on jest w toku. Nie, to jest tyle na ten temat tego czwartego Nexusa. Ja mam wrażenie, że także jeśli chodzi o całą rozgrywkę, Nib niby ma 69 na 76. Okej, teraz została zagrana ta Revelation, ale on traci absolutnie wszystkie jednostki tutaj Nib. Nie wytrzymał, mam wrażenie, całej tej presji koreański zawodnik. Potracił teraz wszystko.
No i nie dał rady. Wow. GG! Koreańczyk wygrywa 3-0. Bardzo pewnie, bardzo, no też szybko chyba nawet, można by powiedzieć. Widać, że jakoś nie był w stanie w ogóle nawiązać walki NiP na żadnej mapie. Zginął na dobrą sprawę od jednego ataku. Już miałem zacząć mówić, że NiP jakoś się tutaj w końcu ustabilizował, gra swoją grę, cztery bazy są, ale tak chwileczkę potem patrzyłem, no jednak nie było reakcji na lurkery, nie było jakiegoś zwiadu Feniksami ani nic podobnego, więc no, troszeczkę szkoda, że tak antyklimatycznie ten drugi pojedynek, bardzo jednostronny. Tak jest. No ale my już wiemy, kto spotka się z Lazerem. Tak, dokładnie. Będzie to Dark, więc będziemy mieli ZVZ, no coś chyba, czego Elazer za bardzo nie chciał może. Myśmy tego też może nie chcieli za bardzo. Tak, Elazerowi podobno no wszystko jedno, tak mówił w wywiadzie, no ale... Ciężka sprawa, no Polak ma mocny ZVZ. Mhm. Elazer, ostatnia nadzieja foreignerów, oczywiście. Druga sprawa to to, że nie widziałem, żeby Dark poszedł uścisnąć rękę Nibowi, także ciekawa sprawa. No i następna kwestia to to oczywiście, że full NA! Full NA, nie oszukujmy się. Nie nazywajmy tego inaczej, bo to było absurdne. Full Elazer jak w fazie grupowej poszedł. Dokładnie tak. Ja momenta to trochę ściszę, bo tutaj strasznie głośno czasami tak, te niektóre te... Dokładnie, te przesterowania są dość wolne. Także to było tak pełne NA, że nie mam tutaj naprawdę porównania. Jestem po prostu... Jestem pusty, jeśli chodzi o porównania. Tak pełne to było NA, tak full było tego NA. Trochę także... taki narciarz, który wiesz, się ubiera, sposobi, są narty, jest snowboard, są google, wszystko jest ta guma ściśnięta już na oczach, wychodzi z domu, no. Się potyka na skórce od banana i ma złamaną nogę, prawda? To jest piękne. To było dokładnie. Dokładnie to było tak. To było takie full, że kontrolka paliwa przekręciła się z powrotem na pusty. To jest wszystko, co chciałem powiedzieć. To jest... Podjechał na stację benzynową, ale ma bug ze złej strony. Dokładnie. Będę musiał nawrócić, ale niestety już za późno, no i trąbią na niego, prawda? Ajajaj. No, NiP zatankował nie to paliwo, co trzeba po prostu, nie? Tak. No, także... no, ani razu nie było jakiegoś takiego istotnie dobrego zagrania z jego strony. No fajnie mikrował Archondropem, ale to akurat, no... Wiesz, to budzi podziw, jak jest się nowym, doświadczonym w miarę, ale to już praktycznie większość protosów takich dobrych potrafi robić takie mikro, więc no już jednak się ludzie przyzwyczajają, że te mikro jest naprawdę bardzo dobre. Tak. Jak zrobić pytanie... O, przepraszam bardzo, mamy wywiad. But unfortunately, he does fall to Dark in a very convincing 3-0 series. So first of all, congratulations, Dark. The first question I have for you is, there's a lot of hype surrounding me because he was the Kespa Cup champion. So I'm wondering, because of that, did you have any extra nerves headed into this match? 일단 그 립 선수가 그 Kespa Cup 우승자였잖아요. 그래서 그런 것 때문에 조금 긴장이나 더 했는지? 사실 좀 처음에 대진이 성사됐을 때는 그냥 쉽게 이기겠다라는 생각을 했었는데 막상 경기가 다가오니까 좀 두렵더라고요. 뭐 할지도 잘 모르겠고 근데 준비해온 대로 잘 풀려서 이렇게 쉽게 이긴 것 같아요. So he says, first when I looked at the bracket, I'm not going to lie, I actually thought I was pretty happy with it. I thought I would win pretty easily. But as the game day actually got closer and closer, I did start feeling a little bit more nervous and I wasn't sure what build I should use. But I'm very glad because I feel that everything that I prepared went exactly as I wanted. And I think that's why I was able to win so easily. And speaking with those builds, I'm wondering, I know that you said you watched a lot of NiP's VODs and matches prior to this match. So everything that you prepared per map, was that prepared specifically for NiP? 일단 오늘 전에 그 NiP 경기 NiP 선수 경기들을 많이 연구해 왔다고 했는데 이제 그 연구하고 난 다음에 그 전략을 준비한 게 다 NiP 선수를 위해 준비해 왔나요? 사실 두 번째 판에 한 거는 좀 아꼈다가 쓰려고 했는데 그냥 좀 부담이 많이 되다 보니까 그냥 질러 버렸어요. So he says, actually that is true, but the strategy that I used in the second map was something I really wanted to save and use a little bit later, but because I did feel a little bit of pressure and a little bit of nerves when it came to NiP, I decided to just use it against him, so a little bit sad about that. But of course, moving forward in the semifinals, you do have Elazer. Elazer has shown really impressive ZVZ thus far. He's defeated players like Solar and Nurchio, so how do you feel going up against him? 일단 그 다음 상대 선수가 이제
올리지어 선수인데 올리지어 선수가 강민수 선수도 이기고 널티어 선수도 이겼잖아요. 저그전에서 그래서 그 상대에 대해서 어떻게 생각하세요? 사실 불콘 오기 전만 해도 외국 선수가 누구인지도 잘 몰랐는데 막상 와서 보니까 다들 되게 잘하시더라고요. 그리고 특히 이레이저 선수가 좀 뒤에서 개인 화면을 많이 봤는데 좀 약간 저랑 비슷한 느낌이어가지고 많이 힘들 것 같아요. So Dark was very honest. He says, prior to coming here to the WCS Global Finals, I didn't even know which foreigner players were going to show up here. I didn't know much about them. But now that I'm here, I'm noticing that a lot of these players are actually playing very, very well. When it comes to Laser in particular, I actually watched a lot of his games as he was practicing backstage. I stood behind him and watched those games, and he actually is really, really good. I felt even as I watched his games that he... A lot of his style reminded me of myself, so I think that it won't be an easy match by any means. But of course, you will be moving on to the semifinals, so congratulations again, Dark. He will be playing a laser in the semifinals of the WCS Global Finals. Thank you very gratulacje much, oczywiście dla Darka. Tutaj przechodzimy do jakiegoś stydyka, widzę angielskiego. No ale cóż, zakończyliśmy drugi pojedynek na Mistrzostwach Świata 2016 na Bliskonie. Gratulacje oczywiście dla Koreańczyka. No i mamy już pierwszy półfinał. Mamy już dwóch zawodników, którzy wygrają minimum 30 tysięcy dolarów na tym turnieju, więc już całkiem spoko. Już nie wrócą na tarczę, ale starczą, myślę, całkiem bogatą. Tak, jak najbardziej. Zobaczymy, jak tutaj sobie polski zawodnik oczywiście poradzi, ale to jutro dopiero. Przed nami jeszcze dwa ćwierćfinały. No i przed nami jedno chyba z najlepszych TVT w tym roku. Mam przynajmniej taką nadzieję, co nie? Mam taką nadzieję, że to będzie najlepsze TVT w tym roku. TY kontra Bian już za chwileczkę. To będzie piękne. No i mamy tą, powiem szczerze, że Bian, znaczy Bian, NiP, no nie zachwycił. Teraz pytanie brzmi, według ciebie, czy Dark jest aż tak dobry, czy to jednak NiP zagrał słabo? Troszeczkę jedno i drugie, ale według mnie NiP zagrał, no zwłaszcza ta pierwsza mapa, no nie, według mnie tego, że trzeba robić szybko Mothership Core'a przy takim otwarciu Zerga, uczy się człowiek, nie wiem, po dwóch, trzech grach maksymalnie i nie wiem, czemu tego nie zrobił NiP, no może liczył na jakieś rzeczy, no ale serio liczyć, że Dark nie zrobi Olina na Frozen Temple, przecież już na tym turnieju pokazywał, że go na to stać, więc no nie, według mnie NiP zagrał po prostu dość słabo, tak jak tu Nerci określił, NiP średnio, Dark standardowo, czyli bardzo oczywiście dobrze. Już rozumiem, o co chodzi z Dark standardowo. Standardowe Oliny, Dark. Tak, standardowe Oliny. Także Nercio przewidział fantastycznie. Ja bym powiedział, że to było, wiesz, treściwie, ale na do temat. Do tej pory i trafnie. Wszystko się zgadza, tak. Tak, absolutnie trafnie. Także, tak jak powiedziałeś, oczywiście bardzo fajny hara z tymi archonami, no i irytujący, ale też, tak jak wspominałeś, no teraz Protossi po prostu to potrafią, co nie? To nie jest jakaś super trudna rzecz, żeby grać w taki sposób, także z jednej strony całkiem fajna obrona, ale z drugiej no po prostu NiP się rozbił o te lurkery i to wyglądało fatalnie. No z archonami no nie najlepiej tutaj to wyszło, pozycja fatalna. To zresztą była najgorsza możliwa pozycja, bo zobacz, że Nexus mu jeszcze przeszkadza do tego z tym podejściem, także to się wszystko rozpadło po prostu. Straszliwie, no i tutaj Sudoku zrobił, wchodząc powinien według mnie, on to próbował robić, mam wrażenie, czyli zanim te lurkery dojdą do jego Nexusa, on powinien już wtedy właśnie z nimi troszeczkę powalczyć. Próbował to częściowo robić, chociaż według mnie jeszcze bardziej na mapę powinien być. No ale to, co się stało, no to po prostu pozwolił lurkerom się rozłożyć po prostu pod jego bazą. No i wtedy już nie było dobrej decyzji. Znaczy, no to tak, nie było dobrej decyzji, wszystkie były złe. Ale to mniejsze zło w tej sytuacji byłoby po prostu odpuszczenie czwartej bazy, przejście w Disruptory i próba grania tego, będąc troszeczkę do tyłu, no ale on jednak miałby tą armię, a tutaj no po prostu wszystko wyrzucił i nie wiem, czy po prostu chciał, żeby ta presja z niego zeszła, w związku z tym, że no, gra dość ważny pojedynek i już po prostu, no dziwne, nie? Bo jednak po niebie byśmy się spodziewali, że już się tutaj ograł, a to jednak Laser był tym, który wytrzymał napięcie perfekcyjnie. A NiP taki jakiś w ogóle, jak nie NiP, no bo przecież pamiętamy właśnie Kespa Cup, gdzie to pokonywał Koreańczyka jednego po drugim w dodatku z uśmiechem na twarzy, a tutaj zupełnie się nie wstrzelił w to starcie.
Ale Dark oczywiście tutaj nie można mu nic ujmować, on jest bardzo dobrym i przyzwyczaił nas do tego, że spokojnie jest jednym z najlepszych zergów na świecie, jeżeli nie najlepszym. No i sprzedał miazgę, no co tu dużo mówić, prawda? No, wyglądało to rzeczywiście troszeczkę też jednostronnie. Zobaczymy jednakże, jak będzie wyglądała następna rozgrywka, ponieważ zaraz... Znaczy tutaj jeszcze oczywiście przerwa i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jeszcze doczytując, może ja doczytam kilka rzeczy związanych właśnie z tym, co chłopaki tutaj mówili o tym... O tej całej gadce o StarCraftie, prawda? Bo tutaj widzę, że te Warchesty to... Ktoś nie był przed chwileczką, Warchesty to jest taka rzecz, która będzie można sobie kupować w grze, za to będą skiny i ta część pieniędzy z tego Warchesta będzie przeznaczana na turnieje StarCraftowe, czyli będzie można wspierać takie turnieje e-sport poprzez kupowanie skórek. Tak. Z tego co widzę, to tutaj WCS głównie jak na razie, z tego co zauważam. I co ciekawe, będziesz miał taką mapę, wyobraź sobie, w tym Warchestie będziesz miał taką mapę gwiezdną i jak będziesz zdobywał doświadczenie w, no bo zdobywasz to expa, nie? I ten expa, jak już masz max poziom, to do niczego nie idzie. Jak będziesz zdobywał to doświadczenie, to będziesz mógł sobie jakby kolejne te jakby, nie wiem, czy planety, czy jakkolwiek to nazwać, odblokowywać. I będziesz odblokowywał razem z nimi różnego rodzaju właśnie jakieś tam rzeczy, typu jakieś tam emotki, jakieś tam skiny, portrety, te dekale i tak dalej, i tak dalej. Także o, nie wierzę, kto tu siedzi. O, jest! Oh, okej. Okay. Będzie jakiś wywiad z tym panem? Nie wierzę, będą coś gadać? Staram się przysłuchać, nie wiadomo. Ale Jadon na pewno angielski zna, także spokojnie. Nie trzeba będzie tłumaczyć niesamowicie. Pomieszka troszeczkę. To jest legenda StarCrafta. Jak ktoś go nie zna, to warto, żeby poznał. Tak. To jest po prostu tyran. Tyran StarCrafta, jeden z najlepszych graczy, tak, jakiego w ogóle Ziemia widziała. Jeden z najbardziej utytułowanych. JD, Jadong. O, jednak coś mówi. 그래서 이제 이재동 선수가 이제 이 다음에 할아버지 됐을 때 이제 조그만 아이들한테 아 기억들 그 많은 기억들 중에서 이 순간이 제일 기억에 남는다 하나 꼽자면 2013년 블리즈컨 때 정말 많은 팬들 앞에서 게임했었고 되게 많이 이기고 그런 세레모니도 하고 그런 기억이 아직도 많이 기억에 남고 그때 그런 얘기들을 할 수 있을 것 같아요. So he says, if I had to pick a particular moment or year, I would definitely have to say 2013 was such a special year for me. I played abroad so many times. I was able to play in so many tournaments in front of so many fans. And because I was doing well that year, I was able to do a lot of special ceremonies in front of you guys whenever I won. I was able to meet you guys. So I think later on, when I am older and I am able to talk to my grandchildren about some special memories I have, I think I'll be able to tell them about all those special moments from 2013. Yeah, and this was, of course, one of them that we saw. He's playing at BlizzCon, a finalist of 2013. In control? Oh, yeah. Well, Jadon, hello. First of all, such a sexy shirt, if I could just say so myself. I mean, looking fly as always. But I want to ask him, he came into StarCraft II as he talked about being a fan of Stefano in The Foreigner and looking up to his Zerg style of play. Now we have Foreigners kind of doing fairly well, making a dent here, not last match withstanding, but showing good results. What are his thoughts on foreigners kind of getting better at StarCraft? 이제 일단 스타트 처음 들어왔을 때 스테파노 선수 좋아한다고 했는데 이제 요즘에는 해외 선수들이 많이 엄청 잘하고 있어요. 그래서 그거에 대해서 어떻게 생각하세요? 사실 좀 조금 놀라운 부분도 있고요. 이번에는 사실 이번 블리즈컨에는 해외 선수들이 요즘도 그렇고 블리즈컨도 그렇고 해외 선수들이 되게 잘하는 것 같아서 보기 되게 좋은 것 같고 이번에 그 앞서서 일레이저 선수가 지금 4강에 진출해 있더라고요. 그 선수도 만약에 잘하면 좀 더 스타크래프트 2가 좀 더 그런 글로벌하게 더 많은 관심을 받을 수 있는 그런 계기가 될 수 있을 것 같아서 일레이저 선수가 잘했으면 좋겠어요. So he says definitely I was quite surprised
especially when it comes to lately here at the WCS Global Finals. I was quite surprised to see how well the non-Koreans are doing, and in particular, if I had to point it out, Laser, who we just saw moved on to the semifinals. It's really great to see that he's doing so well, and I think if he is able to move forward, maybe to the grand finals, even forward, then that will be so great for StarCraft, as obviously a foreigner doing that well can only increase the popularity. So I really do hope, and I'm cheering for Laser. Cool. You know, Jadong, you've had such a storied career, definitely, you know, one of the best ever in esports, and nothing left to prove, of course. It's sad to see you retire, but I just wonder if there was one more thing you could do with your pro gaming career, just like one more wish you could make, what would that be? 이제 그 프로게이머 생활을 정말 오래 해왔고 엄청 좋은 성적도 많이 많이 내줬는데 딱 한 가지만 더 할 수 있다면 무엇을 하고 싶을 것 같아요? So he says, definitely that's a really hard question for me, but if I were to really nitpick at something, it would be that I really wish that I would have been able to become a BlizzCon champion. Obviously, he did come very close in 2013, so yeah, I would have loved to become a BlizzCon champion. And hey, if I could steal one more quick question, Jay. I love this guy. Jadon, like, you're one of the most beloved pros and one of the nicest, you know, I've met a lot. And everyone just adores you so much. You have anything that you want to say to all your StarCraft 2 fans here? 이재동 선수가 인기도 엄청 많고 팬들도 엄청 좋아하는 선수이긴 한데 팬들한테 한마디만 해주세요. 너무 그동안 너무 많은 사랑을 주셔서 너무 감사하고 앞으로 스타크래프트를 기억할 때 저 제동이라는 선수가 있었다는 것을 항상 기억해주면 감사하겠습니다. So he says, first of all, thank you guys so much for showing me so much love. I appreciate that more than you guys know. And I hope that in the future, when you guys look back at StarCraft and the memories that you have with it, you can always think of Jadong, the player. I would really, really appreciate that. So thank you guys so much. Thank you very much, Nyx. Thank you very much, Jadong. It's lovely to have him here at BlizzCon in 2016. Thank you very much, gentlemen. That's us done for this segment now. We're going to look forward to our next game that's coming up. It's going to be a Terran versus Terran. You don't know what you'll be missing this one. Vion versus TY. Okay. Halo, halo. Troszeczkę posłuchaliśmy. Halo, halo, tak jest? Witamy. Tak jest. O, i ja, Jadong. Nostalgia. Jedna rzecz. Jadong. Jadong namaścił Elazera. Dokładnie. Powiedział, że Laser great player i w ogóle i no po prostu, czekaj, co on dokładnie powiedział? Cheering for a Laser. Tak, no ja, że jakby, dopinguje. No, no to jest trochę dziwne, bo przecież gra na Koreańczyka. Jakby o mnie tak Jadong powiedział, to bym chyba popuścił trochę. Tyle powiem. No naprawdę, słuchaj, legenda Brood War'a, fantastyczny gracz StarCrafta 2, no to jest... To jest... Jak dla mnie to jest top 1. Flash był oczywiście fantastyczny, ale dla mnie zawsze Jadong pozostanie właśnie tym, który walczył z niesprawiedliwością Terana, jak to niektórzy mówili, ale i wiesz, i jakby Jadong tak, no po prostu nie, to ja bym chyba nie wytrzymał, nie? Dla mnie, jak Jadong powie, że liczy na tego gracza, to ten gracz powinien chyba po prostu wyjść z siebie i stanąć obok, bo super hype, turbo hype. No i tak jak powiedział Laser, też nie byłoby to całkiem takie złe dla całej sceny StarCraftowej, kiedy to właśnie byśmy zobaczyli Polaka dochodzącego do samiutkiego finału, kiedy to rok temu dopiero zaczął się pojawiać właśnie i grać coraz więcej, coraz lepiej. No może tak półtorej roku, ale faktycznie wcześniej już Laser był troszeczkę mniej znanym graczem. To jest takie właśnie nowsze pokolenie graczy, które nam wchodzi i pokazuje, że jednak ten trening, którego Laser aż tutaj tyle
musiał, no przecierpieć, może nie przecierpieć, bo on lubi tą grę oczywiście, bardzo lubi, ale jednak musiał ostro pracować na to, gdzie się teraz znalazł, no i to wszystko działa. To jest też troszeczkę właśnie jak Jaden, no bo Jaden też tej pracy niesamowicie dużo musiał włożyć i w StarCraftie 2 on grał po prostu niesamowicie dużo. To nie jest tak, że on nie miał osiągów, tylko po prostu ludzie troszeczkę czuli się zawiedzieni Jadongiem w StarCraftie 2, dlatego że wszyscy się spodziewali, że on po prostu będzie po kolei wszystko wygrywał, tak jak to... tak jakbyśmy to chcieli widzieć i troszeczkę tak też było w jedynce. On miał bardzo dużo drugich miejsc, no i prawie i zrobił wicemistrzostwa świata, coś co też może Lazar oczywiście tutaj dokonać. To było w 2013 roku, więc absolutnie nie można powiedzieć, że Jadong jakiś w ogóle tutaj nic mu się totalnie nie udało, przecież on też miał tych osiągnięć bardzo dużo. Tak, ja czekam w tym momencie na photoshopki photoshopki stworzenia Adama Michała Anioła, że zamiast Boga jest Jadong, a Adam ma twarz Lazera. To jest wszystko, co chcę powiedzieć na ten temat, bo to jakby myślę, że adekwatnie odda tą wypowiedź Jadonga, która została tutaj powiedziana. Także czekam na te photoshopki. My czekamy oczywiście tutaj delikatne reklamy jeszcze przez chwileczkę, zaraz przejdziemy do naszego trzeciego meczu. Będzie to TY